Cześć! Dzisiaj będziemy robić tort z plasteliny. Właśnie ten tort już jest gotowy, ale będziemy jakby go trochę ozdabiać. I składać. Tak, i składać. I robić jakieś torty, placki. Tak. Lekka śma klejąca. O. Okay. I teraz to musimy otworzyć. O. I to są takie. To jest chyba góra tortu. Tak. To jest sam dół tortu. A tu są jakieś foremki. Tutaj jest taka chyba środek albo. A tu jest o, konstrukcja. Środek. Karton, w którym nic nie ma jak zwykle. Dobra. Dobra, co? Patrzymy może najpierw instrukcję. Dobra, najpierw poskładamy tort. Jakoś chyba tak to będzie. Znaczy może najpierw tak na sam początek tu. Dobra. Może odkładę. To będzie na samą górę. Ojej. O. Zamknęłam. Zaraz to przyczepię. A dobra. To dużo. To trzeba tak położyć, bo tam są tylko ten. To trzeba. No tu. Tak. Au! Sorry. Czekaj. Nie, trzeba założyć odwrotnie. Teraz trzeba dalszą strolę. Teraz trzeba rozpocząć plastelinę. No jest już gotowe? Nie, nie jest gotowe. Pomożesz mi? Dobra. Jej, okej. Dobra, jest. Teraz trzeba to tutaj włożyć jeszcze. Tak. Może na ogród. Jakoś. O, dobra. Dobra. Ja robię torcik. Trzeba było zrobić. Ja położę. Ja. To się zamknąć? To się nie. Woda, a może być ściśnięte. To się nie da. A jasne. Gdzie są nożyczki? Tam. Zobaczymy jak to się... Mój torcik będzie niebieski. To jest zabytki fioletowe. A, już otworzyłam. Zabezpieczenie. Ale fajne. A to chyba ciastolina. No, z pewnością. Wylakujemy w pudełka. Nie chowaj się. Nie, no się nie da, no. Dobra, zrobimy tak. Wezmę sobie kawałek w rękę. Ja też. Tak samo chciałam zrobić. Najpierw włożę foremkę. O! Jest. No chyba jednak to będzie tutaj. Z tego co wynika. A no i to tutaj. Ale nie widzę tego nic. No, ale teraz trzeba to zamknąć. Tak, to trzeba zamknąć. Chyba trzeba wcisnąć. Można zobaczyć, czy już jest gotowe. Gotowy torcik. Ale fajne. Trzeba tak podwyższyć. Chodź. Pakuj.
No nie trzeba, może najpierw. Tak. I to chyba były talerzyki. Tak, to były talerzyki. Teraz włożę masę. Który chcesz? Ten. Teraz zrobię mapę. Dobra. Wsadzę. Zrobię trochę wiejdzie. Zrobię trochę łatwiej od... I teraz włożę kierę. Trochę plasteliny. Na formę. A następnie przyczasne, ale to chyba trzeba zniżyć. Plastelinę. O, od bez ciastu nie ma jednak. Okej. To którą wolisz? Nie wiem. Ta ma chyba inaczej niż tamta. Może każda ma swój ton. A pokaż tą. Tak samo. Czyli trochę inny skład musi być. Tak. Ta, którą chcesz, chciałam. To ja wezmę różową. Trzeba to włożyć do szprycki, nie? I później to wycisnąć. I to tak. Trzeba włożyć tu? Tak. Dobra. No co jeszcze na środku postawię? Jeszcze zróbmy po jednym tarcie, nie? Później. I tak. Dobra. Jeszcze troszeczkę tego. Miękka to plastelina, nie wiem co. I trzeba teraz tylko. Musisz ją położyć na ciasto. Dobra. Czekaj. I ja już mogę sobie włożyć swoją. Jeszcze chcesz coś wycisnąć? Nie wiem. Czekaj, tak to wyczyścimy. Da. Mój tarcik. Powiedzmy. Nie. Co to? Ja chciałabym ręcarki. Dobra. Ja sobie zrobię w takim razie z różowym. Też wezmę kawałek. Albo jeszcze inaczej zrobimy, jeszcze tam trzeba wyczyścić trochę. No teraz jest ładnie, prawda? Masz? Tak. Dobra. Jeden tarcik gotowy. To już zrób następny. Dobrze. Motylek. Żółty. Dobra. A już jest to. Okej. Dobra. Wyglądało ładnie. No, to drugi tarcik też gotowy. Tak. I następne torciki. Tak. Ja wezmę formę motylek. Okay. Ale to muszę najpierw wyjąć. Pomóc ci? Nie trzeba. O, już mam. No, to tyle. Tak. Trzeba to tylko wyczyścić. Dobra, zrobimy żółtą. A to ja zrobię niebieską. Dobrze. Żeby pasował do niej kolor ten. Zielony. Mhm.
za dużo wzięłam. Czy nie? Też? No. Musisz trochę zgarnąć. A to ja sobie w tym czasie wezmę niebieską plastelinę. Dobra, jeszcze trochę. Taki torty będzie. No dobra, teraz jest za mało. Teraz jest super. Okej. Dobra. Dlaczego to się otwiera? Bo zrobiłeś o tak. Dobra. No i teraz muszę zrobić o tak. O! Całkiem malutki. Ale całkiem ładny. No. Muszę włożyć teraz plasterinkę. Nie, to jest ciasto, na którym musimy iść. No i przycisnąć. Malutki ten dotyk. Może zrobię ja jeszcze jeden. Coś z tego chyba wyjdzie jeszcze. Nie zobaczymy, jak to wygląda. A, to dosyć duży. No dobra. Ja z tego zrobię jeszcze coś większego. Zrobię teraz lizaka. Forma na lizakach bez tutaj, nie? Albo jeszcze jest tutaj. Troszeczkę lizaczek. Okej, to ja teraz zrobię szprycą. Teraz zrobię szprycą. Jeszcze troszeczkę. A potem ja ozdobię lizaka. Okej. Ten tort już masz gotowy? Jeden tak. Ale ten żółty? Żółty jeszcze nie. Z tego czasu tamtego zrobiłam lizaka. No, trochę to długie. Oh. Nie chcesz jeszcze wyciągnąć? Trzeba wyjąć. Yeah. Rozrzucę. Góra. Bardzo fajne. Dobra, nie wiem gdzie go ustawić, ale wyglądał tak i odstawię go tam dalej. Przesunę sobie tortu. Ja w takim razie zrobię ciastko. Nie. Biorę kawałek pasteliny. No i przyczepię. Teraz próbuję to odkleić. To będzie takie proste, ale jakoś muszę sobie poradzić. O. Ciastko w kształcie kwiatka. No i teraz robię kolejne ciastko w kształcie kwiatka i je sobą razem złączę. A ja robię tak. Co?
Dobra. Okej, teraz prawie ciacho. Tak, prawie ciaszeczko. Takie. I mamy pizza. Tak, ale to jest ciasteczko. Dobre ciasteczko. Ja też zrobię drugie ciasteczko. Dobra. Gdzie jest oto? Użyj na tym. Jeszcze trochę. I zrobię złote drugie ciacho. No i takie same ciacho. Zrobimy sobie tak dalej. Drugi? Tak, no, może być tak. No. Zapraszam. Misiu, gdzie jest Misiu? O, tutaj. A. A ja sobie razem złożę trzy ciacha ze sobą. Wyjdą mi takie fajne ciacha. Naprawdę bardzo fajna zabawa. Misiu. O. I tak wygląda złożone ciastko. Teraz może zrobimy to z wałeczki. To wezmę żółtą. Dostawimy tą. To jeszcze w ręce nawet nie miałam. Coś spadło. Chyba dam radę. Ale wzorki. Wzorki wyglądają o tak. Sercem. Jeden. Niebieski sercem i taki to fioletowy. Ale teraz zrobię sobie do niego ozdobę. Ozdobą będzie muszelka. Teraz oddamy mój torcik. O! Gotowy torcik wygląda o tak. I ozdobiam kolejny torcik.
jest ciasteczko. O. Ja zrobiłam lizaka, torcik z misiami i pączka. Ja zrobiłam dwa ciasteczka i dwa torty. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.